Granie z orkiestrą to jest w ogóle jedna z moich ulubionych czynności w życiu muzyka. Dzisiejszy występ to w ogóle był nieziemski występ dla mnie pod kątem orkiestry. Zresztą spodziewałem się, że tak będzie, słysząc tę orkiestrę wcześniej, ale nie spodziewałem się na przykład tego, że dźwięk tego historycznego fortepianu tak pięknie współgra z brzmieniem tej orkiestry. Myślę, że jak się spojrzy na moją biografię, to widać, że nie jestem osobą, która lubi się wyspecjalizować w jednej dziedzinie. Bardzo chciałbym, żeby moje życie było jak najbardziej wszechstronne, jak mi tylko pozwoli moja energia i czas. To doświadczenie, które przeżyłem dzisiaj, na pewno spowodowało, że będę pragnął takich występów bardzo. Ale z drugiej strony wiem, że będę chciał też wykonywać inny repertuar. Będę chciał wykonywać na przykład, nie wiem, koncerty dwudziestowieczne, czy późno romantyczne, które już na tych fortepianach no, nie mają racji bytu. I miałem doświadczenie już na przykład z organami i w tej chwili studiuję dyrygenturę. To wszystko powoduje, że dotykam tej muzyki z różnych stron. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby generalnie nauczanie muzyki było właśnie takie jak najbardziej wszechstronne, bo uważam, że to najbardziej rozwija nasz ludzki umysł i dlatego starałem się czerpać z tej muzyki, zresztą w ogóle nie tylko z muzyki, ale z całego życia, tyle, ile mogłem.